chodzi o genezę 50 lat jako cezury dla osób, które mogą się zgłosić, to znowu nie było w tej sprawie jakiegoś bardzo sprytnego planu, za wyjątkiem takim, że chcieliśmy, żeby ta nagroda była adresowana do osób młodych. No i oczywiście wtedy wybuchła dyskusja, gdzie jest cezura młodości, ponieważ większość członków zarządu są do nieskończona 50, stwierdziliśmy, że jest właśnie tam. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, czyli możliwość ubiegania się, jak rozumiem, zespołów, to Syndos w całości wszystkie decyzje w tej sprawie powierza kapitule i to pytanie trafi. Proszę Pani, jednym z członków Polskiej Akademii Nauk jest wybitny matematyk profesor Szyńca. I kiedyś na zgromadzeniu ogólnym Akademii poprzedni prezes, profesor Kreiber, powiedział: zachęcam wszystkich członków Akademii do pracy zespołowej. Profesor Szyńcen poprosił o głos, wszedł na trybunę i powiedział: Panie Prezesie, proszę Państwa, ja się wypisuję z Polskiej Akademii Nauk, dlatego że ja mam tylko jedną głowę i nie zamierzam pracować zespołów. Oczywiście w chemii jest inaczej, dlatego że pracują duże zespoły. I nieraz jest bardzo trudno ustalić w takim zespole, kto jest rzeczywistym twórcą, głównym pomysłu. Więc to jest bardzo różnie. W tych zespołach, w których ja pracowałem i w których pracuję, jest przyjęta zasada, że kiedy się rozmawia o czymś, jeżeli któryś z nas pierwszy powie, co trzeba zrobić, to nie oznacza, że on jest głównym twórcą, bo on by być może nie był w stanie tego powiedzieć i sformułować tej myśli, gdyby nie to, że rozmawia z pozostałymi. Więc to są na ogół bardzo trudne decyzje i Państwo wiedzą z historii na przykład Nagród Nobla, że bardzo różnie bywało. Bywały osoby, które miały poważny wkład w rozwiązanie problemu, za które Nagroda Nobla została przyznana, a te osoby były pominięte z różnych powodów. No ale od tego jest kapituła, którą Państwo powołali i od tego są koledzy zarządu Syntosu, żeby za każdym razem, kiedy będziemy mieli tego rodzaju zgłoszenie, żeby dokładnie zobaczyć, czy aby na pewno wszystko jest w porządku pod tym względem. Ale podobnie jak i w innych sprawach, nie ma ogólnej, łatwej odpowiedzi. Bardzo proszę.